Starosta ełcki Krzysztof Piłat wyróżniony honorową odznaką Sybiraka. Odznaczenie to nadawane jest przez Zarząd Główny Związku. Przyznawane jest Sybirakom oraz sympatykom związku, którzy swą działalnością wspierają jego cele statutowe. Honorową odznakę Krzysztofowi Piłatowi wręczyli prezes Oddziału Związku Sybiraków w Augustowie Jerzy Sienkiewicz oraz Janina Jasionowska, sekretarz ełckiego koła Związku Sybiraków. Jak przyznała pani Janina, starosta ełcki już od lat wspiera inicjatywy organizowane przez związek, między innymi poprzez dofinansowanie wyjazdów ełckiej młodzieży na marsze pamięci, które odbywają się w Białymstoku. Nam z serca to płynie, że ktoś, kto nam pomaga, to powinniśmy się jakoś tam przynajmniej taką drobną rzeczą zrewanżować, podziękować w ten sposób. Uważam, że taka forma podziękowania przynajmniej powinna być z naszej strony. Dumy z otrzymania takiego wyróżnienia nie krył Krzysztof Piłat. Starosta zaznaczył jednak, że otrzymanie odznaczenia to nie tylko jego sukces, a docenienie całego powiatu. Jestem dumny z tego, że samorząd powiatowy wkłada swoją cegiełkę do kultywowania pamięci ofiar Sybiru. Związek Sybiraków w Ełku organizuje między innymi udział młodzieży ponadgimnazjalnej w Marszu Żywej Pamięci w Białymstoku. Tak się składa, że Białymstok jest taką stolicą Polski, jeśli chodzi o pamięć Sybiru. Mieszkańcy Ełku w znacznej części po 1945 roku właśnie przybyli z Kresów, a Kresy były dotknięte niestety wywózkami. My chcemy, żeby młodzież o tym pamiętała, działalność Związku Sybiraków temu sprzyja, a my sprzyjamy działalności Związku Sybiraków, więc oczywiście nie jest to mój osobisty sukces, tylko jest to docenienie powiatu ełckiego jako tej instytucji, która po prostu wspiera to, co się naszym rodakom w pamięci należy.